W takich momentach jak ten, gdy jest po prostu ciasno, a ja chcę zrobić mocny kadr, gdzie dużo się dzieje, no to nieoceniony może być obiektyw 35 mm. Wiedza, konkrety, dane i poradniki. Wszystko o reportażu ślubnym. W tym materiale zobaczycie przygotowania do ślubu, sfotografowane obiektywem właśnie 35 mm. Jak kadruję, jakich momentów szukam, do czego mi się ten obiektyw przydaje wszystko zobaczycie w pełnym materiale. Ogniskowa 35 mm to świetne narzędzie do tworzenia zdjęć grupowych. Oczywiście mówię tu o zdjęciach grupowych, takich w tej bardziej reporterskiej formie, gdzie po prostu można umieścić dużo ludzi w kadrze. Wiadomo, że 50 też się to da zrobić, ale nie zawsze da się odejść, nie zawsze jest tyle miejsca. A 35 w zasadzie w większości takich ślubnych warunków sprawdza się bardzo dobrze. Myślę, że ten pierwszy przykład pokazał to idealnie. Staram się zawsze 35 tak budować plany, by było jak najmniej konfliktów, by każda postać miała swoje odpowiednie miejsce w kadrze. Lubię też kadrować stosunkowo ciasno, by w tym kadrze też nie było za dużo niepotrzebnych rzeczy. I oczywiście, jeśli się da, to trzymam się jakichś tam podstawowych zasad kadrowania, komponowania. 35 też daje mi taką możliwość podejścia bliżej i bycia blisko tych ludzi. Także jeżeli się dzieją takie rzeczy jak wspólne jedzenie przed ślubem, to wszystko dzieje się na przygotowaniach, to uważam to za fajne momenty, za takie momenty, które dobrze je po prostu pokazać też. W takich przypadkach 35 sprawdza się idealnie. Bo 50 po prostu byłoby tu za wąsko, nie ma gdzie odejść. I 35 daje nam więcej możliwości, bo jeszcze mogłem zmieścić na przykład w tym kadrze siostrę panny młodej, która trzyma jej córkę. Także 35 w takich warunkach jest nieoceniona. Jak widzicie, jeżeli chodzi o moją fotografię, to ja mogę być blisko tych ludzi. Oni w ogóle na mnie nie reagują, nie spoglądają. Jak też pewnie zauważyliście, to lubię kadrować dosyć ciasno. Nie wszystkim się to musi podobać, logiczne, ale w moim wypadku ten zabieg jest celowy. Ja nie chcę mieć w wolnych przestrzeni, miejsc, które nie są zagospodarowane, także tego się trzymam. Wysoka przysłona. Przy takich zdjęciach też się dobrze sprawdza, bo widać tu dobrze, mamy pannę, młodą siostrę, córkę, więc wszystko się zgadza. Dobrze robią, dobrze, wszystko jest w porządku. Są też takie momenty, że teoretycznie dałoby się odejść, ale akurat pod ręką mam 35, widziałem, że coś się dzieje i po prostu ją mogę wyciągnąć. Ona jest bardziej uniwersalna, chyba, niż 50, więc w takim reporterskim stylu, mimo że moim ulubionym obiektywem jest 50, to nie wyobrażam sobie pracy bez 35. I w tym wypadku ona sprawdziła się znów dobrze. Jak widzicie, sposób budowania tego kadru jest podobny. Ja czekałem, aż dziewczynka będzie w odpowiednim miejscu w tym kadrze, tak by każdy miał swoją swoistą jakąś tam ramkę swoje miejsce i by był dobrze odseparowany od tła by to zdjęcie było czytelne ostatni przykład z dużą liczbą gości ludzi w kadrze no to jest ten ja właśnie takie kadry lubię ze względu na to że one dają taki obraz bardziej dynamiczny, pewnie by, nie mówię tu o dynamice żadnej, jeżeli chodzi o ruch tych ludzi, tylko ze strony tej ogniskowej. Pewnie trochę większa dynamika byłaby z 28, ale dopiero się jej uczę. Może kiedyś zmienię i będę fotografował 28 i 50 mm. Kto wie, Albo 28-40, nie no, ukochanej 50 raczej nie zdradzę. Ale wracając do tego kadru, to no właśnie, znów widzicie jak ciasno Tutaj jest skadrowane. Mógłbym, mimo że tutaj miałem miejsce, by się cofnąć, tylko co by mi to dało? Co bym zyskał w tym kadrze, gdybym skadrował to szerzej? W moim odczuciu? Nic. 35 to też takie kadry, które bardzo lubię. Czyli wieloplany, dwuplany. Jakieś takie kadry, gdzie mogę planować. Tak to sobie roboczo nazwałem, ale... O co chodzi? Często szukam jakichś motywów i widzę jakieś figurki, widzę ludzi, którzy się w jakiś określony sposób ustawiają, i staram się wtedy czaić, przygotowywać do jakichś tam określonych zdjęć i wplatać to wszystko w jakieś ramki. Były to nie zawsze były zdjęcia, które dużo gadają i mia mają jakąś wielowarstwową historię, wielowątkową historię, tylko czasem to zwykłe portrety, tylko uważam, że one są po prostu wtedy ciekawsze. I tyle. Czasem niewiele trzeba, ale czasem właśnie chcę pokazać historię troszkę inaczej. Czyli tak jak w tym wypadku, panna młoda gdzieś się tam poprawia przed lustrem i tu stoi świadkowa jej siostra. I oczywiście mam zdjęcie, że tam wszedłem do środka i pięćdziesiątką taki bardziej portret panny młodej, ale potem mogłem zrobić takie zdjęcie. I ono już dużo więcej mówi. O tym, co tam się działo. Siostra zagląda, tam jest poprawianie. Moim zdaniem ten kadr jest dużo bardziej wartościowy. Czy dałoby się to 50? Pewnie by się dało, yy, ale trochę inaczej wyglądałby ten obraz. Ja tutaj uznałem, że 35, bo akurat stałem w tym miejscu, było mi wygodniej to zrobić. 35 po prostu. Czy na przykład takie zdjęcie jak tu, takie z delikatnym poczuciem humoru. Ech. Ech. Lubię zaglądać to w to, co się dzieje w telewizorze. I jeżeli ktoś w telewizorze tak spogląda na pannę młodą, no to fajnie to wykorzystać. Tu nie ma się co rozwodzić dłużej nad tym zdjęciem. To takie sytuacyjne zdjęcie, to takie sytuacyjne zdjęcie, które po prostu zauważyłem, uchwyciłem i poszedłem dalej. No i też było jakieś planowanie. Może to nie jest najbardziej idealny moment, ale tak graficznie mi spasował. Chciałem mieć w tle yy, Monelize i chciałem tutaj złapać też pana młodego, który poprawia sobie włos. Więc taki dwuplan. Pewnie można by to fortuniej łapać, ale akurat zapał się taki moment. Wydawało mi się to dosyć ciekawe i takie zaskakujące, więc. To wykorzystałem. Inny przykład z tym samym obrazem, no to jest tutaj, jak Pan Młody się dalej szykował. Tam było okrutnie ciemno. Światło było fatalne, jeżeli chodzi o fotografowanie, więc dlatego też w czerni-bieli. No i mam Pana Młodego w odbiciu i Monalizę z drugiej strony. Ja lubię tak kadrować, lubię umieszczać coś tak bardzo skrajnie. Uważam, że to wtedy jest dosyć ciekawe i no ona, Monaliza tutaj patrząca na Młodego szykującego się. Myślę, że to taki fajny aspekt na zdjęcie z przygotowań, bo jest trochę ciekawiej niż jakby było po prostu klasyczne poprawianie pana młodego. Jeśli potrzebujesz dodatkowej wiedzy, to na mojej stronie dostępne są kursy i warsztaty, konsultacje oraz presety linki w opisie. W ostatniej kategorii, czyli w innych zdjęciach, zamieściłem zdjęcia, które po prostu nie pasowały mi do dwóch poprzednich kategorii. 35 czasem jest fajna przy odbiciach. Jest o tyle fajna, że no po prostu 50 czasem się nie będzie dało, bo nie ma gdzie odejść. Pewnie już zauważyliście, że często tutaj mówię w kontekście 35 jako o obiektywie, który zastępuje mi 50, gdy mam za mało miejsca. I już chyba nieraz to wspominałem, że trochę to tak u mnie wygląda. 35 to taki ratunek, gdy. Pięćdziesiątka nie daje rady. Podobnie w tym przypadku, gdzie miałem taką rameczkę, tam już ciężko mi było odejść dalej. Chciałem mieć odbicie pana młodego, chciałem mieć go w rameczce, chciałem mieć ten obraz z drugiej strony. Taka scenka, taki szerszy kadr na temat przygotowań, bo potem miałem pewnie kilka węższych, jak się młody szykuje z pięćdziesiątki, więc chciałem mieć taki szerszy kadr i to mi się zgrywało. Tu pięćdziesiątka by nie dała rady, dała radę 35. piątka. To zdjęcie pewnie by też mogło być do tych grupowych czy do takich wieloplanów ale to bardziej traktuję jako taki motyw sytuacyjny. Tu rodzice panny młodej się szykują i widziałem, że młoda podchodzi, że będzie tu wchodzić, więc byłem gotowy, fotografowałem i po prostu zamiast się cofać i próbować złapać to pięćdziesiątką, no to wyciągnąłem trzydziestkę piątkę, bo wiedziałem, że pięćdziesiątką może być za wąsko. Więc w takich sytuacyjnych, szybkich akcjach ta trzydziestka piątka sprawdza się tam już bardzo dobrze. Czy tak jak w tej sytuacji, gdy mamy odbicie w lustrze? Tu teoretycznie mógłbym to 50 robić, gdzieś stanąć dalej, ale ja tam kombinowałem chyba z jakimś innym zdjęciem i po prostu tata Panny Młodej podszedł, no to nie było czasu na reakcję, nie było czasu na wycofywanie się, nie było takiej w ogóle możliwości, więc wtedy ta 35 tutaj mnie uratowała tym, że ja to mogłem objąć należycie. Ja miałem ją po prostu pod ręką i takie sytuacyjne motywy wyglądają też spoko. W takich kadrach, jak tutaj, gdzieś tam na zewnątrz, jak coś się dzieje, pan młody przychodzi na przygotowaniach, no to 35 też się dobrze sprawdza, właśnie w takich szybkich motywach łapanych. Tu też mogłoby się to w sumie znaleźć w tej rozdziale odnośnie większej grupy osób. Ale to bardziej była taka czujka, tu przechodził kamerzysta szybko, ja później podszedłem, żeby ich sfotografować jako taką całą grupę. No i wyłuskałem ich, tych, te najważniejsze postacie też 35, więc ona jest bardzo uniwersalna, bo praktycznie z każdej pozycji pozwoli nam złapać sensowny kadr. Tak mi się przynajmniej wydaje. Na pewno, na pewno, pewnie, jasne, zobaczymy, czas pokaże, czas pokaże. No i tu podobne zdjęcie jak to, gdzie panna młoda wchodziła i rodzice się tam szykowali. Aczkolwiek tu już byłem przygotowany, bo ja wiedziałem, że pan młody wejdzie, panna młoda sobie czekała. No i dlaczego nie pięćdziesiątka? Bo ja już dalej stanąć nie mogłem. Więc 35 piątka nadała się tu perfekcyjnie. Po prostu. Ustawiając się tutaj, zerknąłem jak wygląda karta 35. piątki. No i bach, mamy. Oczywiście, nie jeden by chciał od stóp do głów ich mieć sfotografowanych, tylko że jeżeli byśmy mieli od stóp do głów wszystko sfotografowane, to byśmy mieli masę innych niepotrzebnych rzeczy w kadrze. A tak, ten kadr jest bardzo spójny, ładny, czysty, wiadomo o co w nim chodzi. Więc 35 to mega uniwersalny obiektyw. Na przygotowaniach wykorzystuję go bardzo, bardzo często. Rzadziej już na przykład na ślubie, a na weselu różnie, w zależności od sali. Jeśli doceniasz to, co robię, możesz zostawić suba, podrzucić tipa na kawę, albo uzyskać bonusy wspierając mnie na YouTube. Linki w opisie i podpiętym komentarzu. 35 to bardzo ważne szkło w moim arsenale ślubnym. No nie wyobrażam sobie reportażu ślubego bez 35. Ale mój ulubiony obiektyw to 50 mm. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak fotografuję przygotowania obiektywem 50 mm to sprawdźcie ten film.